Hej, tutaj Piotrek, witam wszystkich serdecznie oglądających kanał Aquamania. Ci z Was, którzy śledzą kanał, na pewno wiedzą, że od jakiegoś czasu próbuję rozmnożyć skalary w akwarium tarliskowym, specjalnie przygotowanym do tego celu. I wszystko wydawałoby się być proste i bezproblemowe, gdyż para skalarów w akwarium tarliskowym regularnie podchodziła do tarła. Niestety ikra za każdym razem była zjadana, a ostatnio nadzieję na uzyskanie potomstwa z tej pary rozwiał fakt, że samica nabawiła się jakiegoś chorobska. Nie wygląda to dobrze. Jest rozdęta jak balon, aż widzę, że problem sprawia jej normalne pływanie. Trwa to już kilka dobrych tygodni i nie pozostawiam sobie zbędnych złudzeń, że wszystko z nią będzie ok. Przykro mi z tego powodu, bo jest ona ze mną już prawie 3 lata i liczyłem na odchowanie jej potomstwa. Jedyną dobrą wiadomością związaną z moją akwarystyczną przygodą w rozmnażaniu skalarów jest wczorajsza niespodzianka w moim akwarium głównym. Jak wiecie, pływają tam jeszcze 3 żagielki i moje przypuszczenia o dobraniu się z nich kolejnej pary były jak najbardziej trafne. Wczoraj, po powrocie z pracy, miałem przyjemność podglądania ich podczas składania ikry na jednym z liści kryptokoryny Balansae. Pomijając fakt, że każde tarło, którego jestem świadkiem, daje mi przyjemność i satysfakcję z bycia akwarystą, to również daje mi to jakąś pozytywną perspektywę na przyszłość mojej hodowli skalarów, manifestując, że to jeszcze nie koniec. Na razie jednak nie będę przenosił tej pary do akwarium tarliskowego z dwóch powodów. Po pierwsze to dlatego, że akwarium tarliskowe jest obecnie zajęte przez inną parę skalarów i nie ma mowy o przenoszeniu ich tutaj do akwarium głównego, tym bardziej patrząc na stan, w jakim znajduje się obecnie samica. A po drugie to niebawem jedziemy z rodziną na urlop i po prostu nie będzie miał kto tego wszystkiego przypilnować. Zajmę się tym dopiero po powrocie. Zrelaksowany, odprężony, ze świeżym zapałem do działań. I to chyba by było wszystko, czym chciałem się dzisiaj z Wami podzielić. Jeszcze tylko na koniec chciałem Wam wszystkim serdecznie podziękować za Wasze miłe słowa, za zainteresowanie kanałem i poświęcanie Waszego cennego czasu na oglądanie moich wypocin. Dzięki serdecznie i do następnego. Hej!